Ach, ten głupi kontroler. Siema, tutaj Mikolajk 222 lub Mikolix. Okej, patrzę, nowa PS4, nowy kontroler. Jak widzicie, 1.20 update. Nagrywam to jeszcze dziś, czyli 7 czerwca i nie sądziłem, że na tym sejwie pobawimy się jeszcze z nowościami w 1.20. No tak, zmiana kanałów jest zmiana kontrolera. Z tych takich nudniejszych rzeczy to miał się tutaj koło smoka pojawić projekcik. Jest to oczywiście taki oto anioł, anioł stróż, no taki król aniołów, co miało to symbolizować. I myślę, że on wyszedł mi naprawdę, naprawdę świetnie. W kopalni w sumie nic się nie zmieniło. I tyle. Długo czekałem na tą aktualizację i nareszcie, słuchajcie, jest. Zajrzyjmy do tych podwodnych ruin tutaj, bo je mam. I zobaczymy, czy się one... Czy jest szansa na jajo Snifera. Będę po prostu latał po świecie, może coś znajdę. Tu jest w ogóle szansa na... Na wiecie doskonale co, te struktury. Chociaż szkoda, że przebyłem już milion kratek, wiecie, i w ogóle z mapami, więc te tereny mi teoretycznie nie powinny się zaktualizować. Kurde, tak na update 1.20 już znalazł być może dużo rzeczy. Ale dobra, lećmy w tym kierunku. Wiem, że... Kurde. Biom wiśni to jest dosyć rzadki biom. Sobie z tego zdaję sprawę. Wiecie co? Ja tu latałem z mapami, więc przelecę się w kawałek w miejsce, w którym nie latałem. Będę po prostu tak prosto przed siebie, bo jak się skręcę i tak dalej, to nie. A prosto to powinno się prędzej czy później trafić, więc lecimy prosto. No dobra, jesteśmy na takich koordynatach i mamy Kevik. Tak, tak wygląda Night Vision. Miksturki nie mają już inne kolory. I są troszeczkę bardziej, jakby to powiedzieć, żywe, dynamiczne. Już widzę diaksiorka. Sobie go zdobędziemy. Natrafiłem na taki cave, którego... No wydaje mi się, że nie eksplorowałem. No i jaki głupi pająk. No i lecimy dalej. Aha, piechotą się oczywiście przeszedłem też. Noc jest. Ach, niepotrzebnie Night Vision zużyłem. Na szczęście tylko 3-minutowy. Wiecie doskonale... Jest! Mamy! Kurde! Mamy od razu! Jest! Ja pierniczę, jeszcze wioska! Wioska w wiśniowym lesie! Co jest grane? Ho, ho. Jaki klimat! Marzyli gracze od 10 czy tam 11 lat, może nawet... Nie, 12 nie, ale 10-11 lat o wiśniach. Ja, wioska na biomie wiśniowym. I co jest grane? 3 minuta, nie? Tak, 3. Ale to ma klimat. No dobra. A to się tak normalnie zbierze? Zbierze się. Jak to się na po polsku? Ja pierdzie. Różowe płatki. No fajny tłumacz. Okej. Okay. Czemu tak to dużo tego leci? Jak ja lubię te nowe aktualizacje. Nie wiem. Ja pierdzielę, mam już tego stack. Wiem, że czemu się tak jaram, bo czekałem na to jak najbardziej od lutego, kiedy to zapowiedzieli. Już dawałem informacje we wcześniejszych odcinkach na starym kanale. Dobra, przekimamy się w wiosce i zacznę to ścinać, nie? Szkoda, że w sumie taki malutki, ale wioska na tym to jest coś bardzo rzadkiego. Tak rzadki biom i tak blisko, kurde, bazy. Ja leciałem dosłownie kilka minut. I piechotą sobie szedłem. Ty, to świeci? Nie. A jaki to klimat w nocy ma? Nie wiem. Pewnie się to da farmić. Ale zbiorę sobie tego. Jak to wygląda? Aż mi żal tego niszczyć, nie? Bo taka wioska idealna na bazę. Co jest? Jak to fajnie wygląda? No normalnie dam tytuł. Wioska w wiśniowym lesie. Zobaczmy drewno. Czy już widziałem na screenach, ale...
Przepraszam, że to drzewko muszę ściąć. Niepotrzebnie, bo się przyda tylko sadzonka i tyle. To motyka się mi przydała. Dobra, to drzewo i tak. Jakoś mnie nie zabolało. I poczekaj, i chodź do craftingu. Czekaj, tu jest taki... No tak, bo to jest typowy... A podlećmy w górę, zobaczmy wielkość tego biomu. Malutki. Ale dobrze, że w ogóle jest. To mi już cieszy. To mi cieszy mnie, że jest w ogóle wioska w tym lesie. O, tutaj takie duże. To jest aktualizacja, słuchajcie, azjatycka troszeczkę. Dlaczego? A przekonacie się. Pobawmy się, pościnajmy. Ściąłem, nie wiem. Jaki to klimat ma? O kurde. Nie wiem czemu, ale ta wioska i ty, bio tak wpływa na mnie jakoś, że jakbym jakoś, nie wiem, nostalgię odczuwał czy coś takiego. Później i tak będę to omijał, ale na razie się tym jaram. No dobra, elytra naprawiona. I czekaj, jak widzicie, stworzyłem z desek i łańcucha takie tabliczki. No kurde, patrzcie. To się da? Tak, da się. Z cegieł, dlatego wziąłem cegły. I mamy gliniany garnek. Chyba. Zaraz zobaczmy, jak to się nazywa. Ja to mogę chyba zniszczyć. Udekorowany garnek, który nie jest jakoś tam udekorowany. Dobra, zostawię tu. No i te, jak widzicie, drewno. Które możemy zrobić takie śliczne według mnie deski. Tak, fajny różowy, family friendly kolorek. Ale według mnie naprawdę, naprawdę fajny. No i co, lecimy w poszukiwaniu kolejnych nowości? Zobaczmy, czekaj, bo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać. Da się na liściach? Nie da się. Aha, tak jak tabliczka działa. No spoko, ej, zrobimy odcinek z dekorowania bazy. Tym. A, to siekierką. Okej. Okej, no dobra, lecimy dalej. Bo już ten biom wiśniowy mnie zaciekawił. To jest ocean, więc może ruiny będą, więc... Jajko ze sniferem. Raczej zrobię taki odcinek w poszukiwaniu tego jaja i wykluwaniu kurde. A dobra, możemy się przepłynąć w sumie. Nie zaszkodzi. Nie zmarnuję sobie elytry. Więc płynę. Jak coś znajdę, to się odezwę. No i trzeba będzie się tego wszystkiego nauczyć, słuchajcie. Płynąłem i niestety nie natknąłem się na żadną ruderę podwodną. No i ten był taki długi. Tutaj jest tajga, w niej jest szansa na tak zwane wykopaliska. Czy nie wykopaliska, to jaki dziwny biom, patrzcie. Mini mega tajga, jakiś fragment. Azalia. Mój na jaskini to już stary temat. Już mi się to dziwnie mówi, bo pierwsza wersja, na jakiej gram, to 1.9. Takie ruiny, co się poszukuje pędzlem archeologicznym. Ale nie widzę też. No dobra. Odezwę się, jak coś znajdę. Ruiny szlaku. Jest wioska, ale nie znalazłem ruin. Tędy. W końcu po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć strukturę. I to jest nowy przedmiot, jakim jest pędzel archeologiczny, tak? Nie, po prostu pędzel. Ale tutaj będzie właśnie możliwość w tej strukturze znalezienia czegoś. I to się właśnie nazywa ruiny szlaku, czy jakoś tak. Nie wiem dokładnie. Czekaj, jak to się szuka? Tutaj chyba nic nie ma.
Nie, bo chyba powinien być podejrzany blok żwiru. O, jest! To jest chyba ten blok. Tak, mamy coś. Jego się tworzy z miedzi, patyków i pióra. Co jest? Co mi wypadło? No dobra, nie wiem, bo to jest dopiero co ta aktualizacja wyszła. Także na tych wykopaliskach będę kończyć film. Te podejrzane bloki się w grze nie da pozyskać normalnie na survivalu. O, diamentowy. Szablon kowalski. Silna rzecz. Nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. Ale wiem, że to się zdobi tym zbroję. I to chyba ma szlak diamentowy. Kolejny. O, to jest tabliczka. Nie wiedziałem, że może się trafić. Dobra. Ja już tutaj kończę gadać i cześć. To się chowa fajnie. No. Kolejny taki szablon.